To jeden z najczęstszych powodów, dla których odwiedzany jest każdy urząd miasta czy gminy. Dla mieszkańców nie wiąże się on z opłatami, bo te ponosić powinien Skarb Państwa. Zdaniem urzędników w Wodzisławie Śląskim nie do końca rzetelnie szacując te wydatki. Właśnie wygrali batalię prawną o zbyt małe sumy pieniędzy, jakie państwo przekazywało samorządowi w związku z zadaniami, które mu zlecało. Chodzi m.in. o wydawanie dowodów osobistych. Jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. To jest najważniejszy element, na podstawie którego myśmy złożyli wniosek. Wobec roku 2017 różnica pomiędzy tym, co miasto powinno dostać, a tym, co od państwa polskiego otrzymało, wynosiła około 900 tysięcy złotych. Powołany rzeczoznawca uznał wyliczenia urzędników z Wodzisławia, ale kwotę roszczeń obniżył o około 200 tysięcy złotych. Sąd administracyjny orzekł na korzyść Wodzisławia Śląskiego. Teraz Skarb Państwa powinien miastu wypłacić około 700 tysięcy złotych. Wyrok jednak nie jest prawomocny. Przypuszczam, że się odwoła i pewnie ta sprawa potrwa wiele lat. Natomiast to, co dla nas najważniejsze, tu były opinie biegłych w trakcie procesu, którzy byli powołani na wniosek Skarbu Państwa. I ci biegli wskazani przez Skarb Państwa przyznali nam rację. Także patrzę ze spokojem, choć wiem, że batalia na pewno potrwa. Choć dla wielu starcie miasta ze Skarbem Państwa może po części wyglądać jak walka Dawida z Goliatem, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ślad za Wodzisławiem pójdzie więcej samorządów. Świeżo po spotkaniu niedawnym, w minionym tygodniu z innymi samorządami i myślę, że to jest teraz, będzie taka lawinowa, że tak powiem, już sprawa i wiele gmin będzie starało się dochodzić swoich należności, jeżeli chodzi o zadania zlecone. One są po prostu źle wyliczane. Na razie miasto złożyło pozew tylko w sprawie rozliczeń z roku 2017. Niewykluczone, że w przyszłości złoży kolejne pozwy w sprawie innych lat. Gdyby nie determinacja policjantów z ŻOR, sprawca potrącenia pieszego prawdopodobnie uniknąłby kary, a tak grozi mu nawet kilka lat za kratami. Ale od początku. W sobotę do szpitala miejskiego w ŻORach zgłosił się mężczyzna ze złamaną nogą. Lekarze stwierdzili, że do złamania mogło dojść w wyniku potrącenia przez samochód. Na miejsce wezwano policjantów. Zastali tam nie tylko poszkodowanego, ale również dwie kobiety, które mu towarzyszyły. Próbowali dowiedzieć się czegokolwiek o miejscu zdarzenia, jak do niego doszło, jak to wszystko wyglądało. Natomiast mężczyzna nie potrafił, może był w szoku, nie potrafił za bardzo opowiedzieć o tej sytuacji. Policjanci jednak nie dali za wygraną i rozpytali będące z poszkodowanym kobiety oraz personel szpitala. Kobiety twierdziły, że były w samochodzie, gdy doszło do potrącenia, ale nie znały personaliów kierowcy. Później okazało się, że po sprawdzeniu m.in. monitoringu szpitala odnaleziono i auto, i kierowcę będącego potencjalnym sprawcą. Udało się znaleźć sprawcę tego zdarzenia. Twierdził, że w tym czasie był w innym miejscu, natomiast dowody były na tyle silne i zeznania, że nie uniknie kary. Za potrącenie pieszego na oznakowanym przejściu mężczyźnie grozi teraz do 4,5 roku więzienia. Finalnie mężczyzna przyznał się do winy. Ćwierć miliona pasażerów w lutym na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. I choć mamy wysoką inflację, to liczba pasażerów rośnie. W lutym pasażerowie najchętniej latali do Dortmundu, Londynu, Eindhoven i Warszawy. To w przypadku połączeń regularnych, a w przypadku połączeń czarterowych do Marsa Alam, Hurgady, Antalii czy Gran Canaria. Spodziewamy się bardzo dobrego szczytu sezonu wakacyjnego. Szczyt w tym roku powinien się już zacząć wraz z majówką. Generalnie w ofercie w sezonie letnim mamy 111 tras, z tego 57 tras czarterowych. Jest też kilka nowości w ruchu regularnym. To jest m.in. Pula w Chorwacji, to jest Varna w Bułgarii, to jest Wenecja Treviso. Takim bardzo fajnym kierunkiem nowym to jest Erywań w Armenii, więc ta siatka połączeń się zwiększa i rok chcemy generalnie zamknąć wynikiem powyżej 5 milionów pasażerów. Co roku niezmiennym zainteresowaniem turystów cieszy się kilka głównych kierunków. Bezapelacyjnym liderem jest Turcja, do której w ubiegłym roku poleciało ponad 500 000 pasażerów. Chętnie latamy także do Grecji, Hiszpanii, Bułgarii i Egiptu. 30 milionów złotych za jazdę bez biletu. Tyle gapowicze w ciągu 4 lat wpłacili do kasy Zarządu Transportu Metropolitalnego. Co ciekawe, spośród osób przyłapanych bez biletu, zaledwie co piąta opłaca nałożony mandat w ciągu 14 dni. Słowem klucz jest automatyzacja. Po pierwsze, jako pierwsi w kraju w przypadku komunikacji miejskiej mieliśmy w pełni zautomatyzowaną bazę gapowiczów z zewnętrznymi bazami rejestrującymi gapowiczów. Każdy
Gapowicz, który ociągał się z opłaceniem mandatu, automatycznie trafia do tej bazy, nie ma zmiłuj się. I drugie działanie związane z automatyzacją to automatyzacja pracy naszych kontrolerów biletowych. Ta spowodowała wzrost liczby kontroli w autobusach i tramwajach. W pierwszym roku działalności ZTM było ich nieco ponad 90 tysięcy. W ubiegłym roku już 126 tysięcy. Niepłacący kar za jazdę bez ważnego biletu automatycznie trafiają do ogólnodostępnego rejestru dłużników, a to wiąże się z dużymi problemami. Jeśli dłużnik dalej będzie zwlekał z uregulowaniem tych należności, to może się spodziewać wpisu do rejestru dłużników. Akurat w przypadku Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor ten rejestr dłużników jest wykorzystywany na co dzień przez wszystkie banki. Jedno w tym procederze pozostaje niezmienne od lat. Tłumaczenie braku biletu podczas kontroli. Pasażerowie najczęściej tłumaczą się, że się zagapili, że po prostu akurat mieli słabszy dzień, chcieli skasować, ale zapomnieli. Takie troszkę banalne wytłumaczenia. Zdarzają się też sytuacje, gdzie próbują jak gdyby z winą obarczyć niedziałający sprzęt w autobusie czy tam tramwaju. Natomiast kontroler zawsze sprawdza to i jeżeli się okaże, że działa to wszystko, no to niestety, ale ta opłata powstaje. Co istotne, osoby, które regularnie nie opłacają mandatów za jazdę bez biletu, muszą liczyć się z konsekwencjami związanymi z szalbierstwem. Takie sytuacje kończą się albo karą tymczasowego aresztu, grzywną lub nawet poważniejszym ograniczeniem wolności. Będzie nowe, treningowe, ale nie tylko dla zawodników, ale przede wszystkim będzie jednak samowystarczalne. Już wiadomo, gdzie to nowe lodowisko w Tychach powstanie. Nie wiadomo tylko kiedy. Chcemy, by powstało. Taki jest plan. Natomiast ono na pewno nie powstanie w 2023 roku. Obecnie trwa przygotowanie koncepcji budowy tego lodowiska, ale też w związku z tym, że chcemy go posadowić w miejscu obok parku wodnego w Tychach, wymagana jest zmiana planu miejscowego. Budowa lodowiska w pobliżu parku wodnego ma mieć swoje wymierne zalety. Przede wszystkim są to niższe koszty jego utrzymania. Chcemy, by lodowisko powstało właśnie tutaj, w tym rejonie, oddalone o 30-40 metrów od wodnego parku, po to, żeby stworzyć taki dipol energetyczny. Chcemy wykorzystać synergię energetyczną wodnego parku, który potrzebuje ciepło, i lodowisko, które bardziej potrzebuje chłód. Nowe lodowisko będzie spełniało głównie rolę zaplecza treningowego, bo obecnie stadion zimowy pęka w szwach. Jest wielka potrzeba w mieście. Mam bardzo dużo sygnałów od rodziców, samych trenujących. Obecnie na lodowisku trenuje bardzo dużo młodzieży. Zajęcia są od godziny 4-5 rano, nawet do 2 w nocy. Plany dotyczące zagospodarowania przestrzeni powinny być gotowe już w tym roku, a sama budowa lodowiska ruszyć może w przyszłym roku.